Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, swe dłonie weź nasz los i Oh.
Zabije
również na obraz tego człowieka, który nienawidzili i rzucali te drzwi na obraz tych ludzi. Niektórzy tak mocno rzucali te rzutki, widać jak targało te obraz tych ludzi. I Sally nie mogła doczekać, żeby jej chodziło wszystko, ale niestety nie czuł, bo profesor powiedział, że z powodu braku czasu każdy musiał wracać do swojego miejsca. I teraz tak Sally była zła na swojego profesora, bo nie mogła rzucać rzutki do tej osoby, jak ona chciała. I kiedy wszyscy przyszli i wrócili do swojego miejsca, profesor poszedł do tej parce, ściągnął parce ze ściany. I widać było, jak za tą parce był obraz twarz Pana Jezusa. I profesor wziął obraz, zdjęcie Pana Jezusa i pokazał uczniom do klasy, co się stało. Z powodu wszystkie te rzutki, które były rzucone w niebie do ich klasy, zrobiło do twarz Pana Jezusa. I Pan Jezus miał setki dziurki w swojej twarzy. I profesor chciał wytłumaczyć do w naszym życiu, rani Pana Boga i rani nas wszystkich. I Sally do dziś nie pamięta, na uniwersytecie. Moi drodzy siostry i bracia, przychodzimy dzisiaj do Pana Boga. I w dzisiejszym dniu również słyszymy, jak Pismo Święte poucza nam, żebyśmy uważali na gniew w naszym życiu. Słyszymy w pierwszym słuchaniu, jak Panu Świętego, które należy do książek mądrości. I jak wszyscy te książki w Pismie Świętym próbują pomagać nam, jak żyć dobrze na tym świecie. I od tego słowa Pana Boga, jak złość i gniew jest obrzydliwy. I Pan Jezus dalej wróca tym samą nauką. Słyszymy, jak Pan Jezus daje nam tę przypowieść. I przy tym przypowieści słyszymy, jak ten niedobry sługa otrzymał miłosierdzie od tego króla. Ten król był bardzo sympatyczny do tego sługa. I coś bardzo dziwne się stało po tym spotkaniu. Chociaż ten niedobry sługa otrzymał miłosierdzie od tego króla, ten człowiek był napełniony gniewem i złością. Moje kochani siostry i bracia, Pan Jezus chce powiedzieć nam w Ewangelii, żebyśmy uważali na gniew. Bo Pan Jezus wie, że czasami gniew przychodzi do naszego serca. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy uważali, żeby gniew nie panował. Tego niemiłosiernego sługa, że gniew przyszedł do jego serca i że gniew panował jego serce, jego życie. I moi kochani siostry i bracia, dlatego gniew i złość jest obrzydliwe, ponieważ gdy będzie panowało nasze serce, to nie będziemy widzieć Pana Boga w naszym życiu i nie będziemy widzieć Pana Boga innej osobie, w drugim człowieku. I to, co Sally nauczyła w tej lekcji, ta wyrobinkę rzucać rzutki do twarz tego nieprzyjaciela. Ale co oni dowiedzieli, co zrozumieli? Każdy gniew, każda rzutka rzucona w gniewie rani nie tylko tej osoby, ale rani Pana Jezusa. Pana Jezusa. I dlatego gniew i złość jest obrzydliwe.
Jan Kasjan ucza nam, że tak jak posłyszeliśmy dwa klasy polskimi świadami, to co umiemy i złość robimy, to przykrywa oczy naszej duszy i nie możemy widzieć Pana Boga. Dla tych uczniów tej lekcji na uniwersytecie nie wiedzieli, dlatego Pan Jezus chce, żebyśmy uważali na gniew w naszym życiu. Bo każdy raz, kiedy gniew panuje, rodzi nasze serce, my ranimy Pana Jezusa na krzyżu. Widzimy, że wszystkie te rany, które Pan Jezus nam nosi na krzyżu, to jest z powodu nas gniew. I ja się ranimy Pana Jezusa. I również moi kochani siostry i bracia, dzisiaj przychodzimy na odpust Matki Boskiej Bolesnej. Jak Matka Boża Bolesna stoi obok krzyża. Stoi obok krzyża przy swoim synie. I jak jej serce również jest poraniona. Jak my widzimy, jak Matka Boska jest bolesna, bo jej serce przenosi i zachowa wszystkie te boleści, które jej syn otrzymuje na krzyżu. To można powiedzieć, moje Panie siostry i bracia, że nas gniew, nas złość nie tylko rani Pana Jezusa, ale również rani serce Matki Najświętszej, Matki Bożej Bolesnej. I prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tego dziecka, które ma dostąpić łaski Chrztu Świętego, dla jego rodziny i wszystkich ochrzczonych. Prosimy Cię, abyś to dziecko mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania przez Chrzest Święty odrodził i włączył do Kościoła. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, abyś przez chrzest i bierzmowanie uczynił jej wiernym uczniem i świadkiem Twojej Ewangelii. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, abyś przez święto życia doprowadził jej do radości Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, aby rodzina dawała temu dziecku przykład żywej wiary. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaski Chrztu Świętego. Ciebie prosimy. Również w tej msi świętej modlę się za duszę świętej pamięci Janna Olszewska. Ciebie prosimy. Modlę się za duszę świętej pamięci Heleny Michrut. Ciebie prosimy. Świętej pamięci Leopold Poczerwiński. Ciebie prosimy. Modlę się za duszę świętej pamięci Józef Sęk. Ciebie prosimy. Modlę się za duszę świętej pamięci Zbigniew Tomecki. Ciebie prosimy. Modlę się o Boże błogosławieństwo dla Amanda z okazji urodzin. Ciebie prosimy. Modlę się za duszę świętej pamięci Zbigniew Hrdzi, ósmą rocznicę śmierci. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Modlę się teraz krótką litanię do wszystkich świętych, prosząc o ich modlitwę dla Sebastiana i dla nas wszystkich. Święta Maria, Matko Boża,
Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci i święty Boże, Wszechmogący i wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalał od nas od szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przynosił do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił jej swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Przez namaszczę małego Sebastiana tu przysi z olejem katechumenu, żeby Pan Jezus stronił go od wszystkiego, co jest złego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku. Módlmy się, aby Bóg Wszechmogący obdarzył to dziecko nowym życiem z wody i Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna wstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia przez Chrystusa, Pana naszego. I poproszę teraz, żeby tutaj rodzice chrzestni i wszyscy obecnych odpowiadali na te pytania. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Wyrzekacie się. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wyrzekacie się. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyrzekacie się. Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, które wyznawanie jest naszą chlubą. Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Teraz trzymało głoweczkę tutaj. Sebastian, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I proszę pomodlić wszyscy razem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, Bóg Wszechmogący i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Ciebie grzesznym zbawienia, abyś włączone do ludu Bożego wytrwał w jedności z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. I teraz namaszczę głowę małego Sebastiana ze świętym krzyżem. I to jest znak, że teraz Duch Święty przychodzi i namaszcza małego Sebastiana. Poproszę teraz, żeby mama chrzestna włożyła białą szatę teraz na Sebastiana. Sebastian stał się nowym stworzeniem i przyobległo się Chrystusa, dlatego otrzymuje białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną, a życie wieczne. Amen. I poproszę teraz, żeby Ojciec Chrzestny zapalał świecę. Przyjmijcie światło Chrystusa. Otrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jako dziecko światłości, a trwając we wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
I proszę teraz przywitać małego Sebastiana do nas.
Podziwiam Cię, jak się nazywa, jesteś taki piękny i młodzi. Dziękuję bardzo, jest poświęcona na to, że wszyscy dzisiaj ten, co jeśli Bóg nas, naszą obrotą Kituskiej Bolesnej. A dziękuję bardzo kapeli Górowskiej za piękne granie, no i za przecudne śpiewanie Karolince Rzegi Mosi. Słuchajcie, Karolinka nie tak dawno się wróciła z Polski, bo jest członkiem zespołu Wanda i na czele właśnie Karolinka ze swymi dziewczynami z Wandy wygrały festiwal Tatrzańska Jesień w Zakopanem. Także Karolinko, gratulujemy Ci i wszystkim dziewczynom naprawdę z tym odpoczynkiem. A chciałbym też podziękować organiście tutaj. A witamy też, cieszymy się bardzo, że mamy kolejnego nowego członka naszej organizacji Sebastiana. Witamy, cieszymy się, mamy nadzieję, że Artur Adzielowski, będzie pięknie tańce pogoraz uśpiewał. Ale tu obiecuję Ci, że składek członkowski nie musi płacić aż do dnia, kiedy legalnie będzie mógł piwo wypić. Dziękuję bardzo też wszystkim tym, którzy jeśli dalej kościelne. Szczególnie słuchajcie, dzisiaj mieliśmy kilka par nowożeńców z naszej organizacji. Dziękujemy im bardzo. Mam nadzieję, że będziemy ich widować sensu na naszych uroczystościach. No i życzymy im jeszcze raz wszystkiego najlepszego. A co by się zgadzało ze ścianą? Miłość, tulary, no i błędziami.